Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, to będą postanowienia noworoczne. Tak pomyślałam sobie, że opowiem Wam, jakie mam postanowienia na nowy rok, żeby ktoś wiedział o tych postanowieniach, bo może w niektórych możecie mnie pomóc właśnie je jakoś tak osiągnąć po prostu, żeby się, mi się udało ich spełnić. Tak. Filmik będzie bardzo inny niż zwykle, bo zobaczycie moje postanowienia, ale będę ubrana za każdym razem inaczej, bo te wszystkie filmiki, to znaczy filmik, który oglądacie, powstaje z różnych filmików, których nakręciłam w różnych dniach i zrobiłam to, żeby tak naprawdę podzielić się z Wami z tymi postanowieniami noworocznymi tak pojedynczo na Facebooku, więc jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, na pewno parę z tych właśnie postanowień już na pewno zobaczyliście. Każdy dzień będzie inne postanowienie. Znaczy, było inne postanowienie, ale jeżeli oglądacie mnie na Facebooku, na YouTubie, przepraszam, to znaczy, że oglądacie właśnie całą wersję, czyli całe moje, wszystkie moje postanowienia noworoczne w jednym filmiku. Więc mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, bo ja chciałam tak spróbować, zobaczyć jak to wygląda i zobaczymy jak to wyjdzie. Moje pierwsze postanowienie noworoczne to jest bardzo proste, ale wygląda na bardzo proste, ale tak naprawdę nie jest. Czyli więcej o siebie, o sobie zadbać. Chodzi o zadbanie o sobie z punktu widzenia urody, czyli po prostu nie zapominać o założeniu kremu na noc, na dzień, chodzić co jakiś czas na jakieś zabiegi, żeby się po prostu lepiej czuła w swoim ciele, bo jestem kobietą i chcę wyglądać jak kobieta, która zadba o siebie, a też ze względu na to, że jak wiecie, w ostatnich miesiącach 2015 roku miałam trochę problemy ze swoim zdrowiem, więc postanowiłam, że od tego roku to przestanę wszystkiego odmówić, wszystkiego oddalić od siebie, żeby nie pójść, na pewno tego zrobię później, jutro to zrobię, jutro zadzwonię i tak dalej, ale pójść na badania, te wszystkie co muszę robić, zadbać, żeby to wszystko wyszło dobrze i chcę po prostu w tym roku czuć się lepiej w swoim ciele i myślę, że chodzi też właśnie o zdrowie i o urodę, żeby czuć się sobą tak na 100%. Moje drugie postanowienie tego nowego roku jest, wygląda znowu na proste, ale tak za bardzo nie jest, bo postanowienie jest więcej czytać. Jak już Wam powiedziałam w jednym z vlogmasów chyba, to niestety nie mam tak dużo czasu do czytania, bo dużo, jak wiecie, dużo godzin pracuję, więc czasami po prostu tak się zdarza, że w jednym miesiącu ani jednej strony książki nie czytam, ale tak naprawdę chciałabym właśnie więcej czytać i postanowiłam sobie zrobić taki challenge dla siebie, który może być też dobry challenge dla Was, więc po prostu tak bym chciała zacząć się podzielić z Wami
właśnie książkami, które czytam, i będę to robić na Instagramie i na Facebooku, więc jak zacznę nową książkę, to stawię zdjęcie na Facebooku i na Instagramie i będę Wam się pytać, jaką książkę właśnie czytacie w tym momencie. Więc mój challenge będzie taki, że ja bardzo bym chciała czytać jedną książkę, nową książkę w każdym miesiącu, więc co miesiąc jedna książka, więc będzie taki mój challenge, więc 12 książek w ciągu jednego roku to niedużo, bo dla tych, co czytają bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo mało, ale dla mnie to już jest, byłaby wielka zmiana, więc zacznę z pierwszą książką, którą właśnie czytam i tak naprawdę jest prawie dotarłam do końca, bo ona się bardzo szybko czyta. To jest biografia Jamie Oliver, która właśnie pokazałam Wam w Vlogmasie. Więc tak, drugie postanowienie noworoczne to więcej czytać. Trzecie i czwarte postanowienie są bardzo, bardzo praktyczne, ale takie konkretne, ale są niektóre rzeczy, które trzeba się sobie mówić, żeby zapamiętać je zrobić, nawet jeżeli są właśnie bardzo konkretne. Moje trzecie postanowienie to jest zakładanie więcej szpilek. Wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie, ale przez to właśnie, że chciałabym się lepiej czuć w swoim ciele, to myślę, że potem to będzie właśnie taki pierwszy etap właśnie to jest czuć się lepiej w swoim ciele, a drugi etap to jest właśnie czuć się bardziej kobietą. A w czuć się bardziej kobietą jest też założenie po prostu szpilek więcej. Nie to, że będę szpilkomaniaczką, bo ja lubię wygodę, wolę wygodę. I nawet jeżeli szpilki są, czasami mogą być bardzo wygodne, ale przepraszam, ale po prostu nie ma jak wygody normalnych butów na małym obcasie, więc chciałabym po prostu ich więcej zakładać. A moje czwarte postanowienie to bardziej jest jako główny bohater mój dom, bo w tym roku, czyli mam 12 miesięcy czasu, chciałabym skończyć, udekorować i kupić ostatnie mebelki do mojego mieszkania. Nawet nie jest mój, ale na pewno przez parę lat jeszcze będziemy tam mieszkać, więc chciałabym, żeby po prostu mi się spodobało do końca i na pewno potem, jak będziemy zmieniać mieszkanie, to zmieniamy na większe, więc będziemy właśnie mieli już mebli. To trzeba skończyć udekorować wielu przestrzeń tak naprawdę, bo trzeba skończyć kuchnię, łazienkę, jak wiecie, ale łazienka już prawie skończona. I sypialnię i garderobę też, więc trzeba się wziąć w garść, iść do Ikei, wziąć sobie weekend, gdzie się wszystko montuje i będzie ok. Ale już niedługo będzie wszystko gotowe. Ja mam, przynajmniej mam taką nadzieję, że uda nam się to zrobić w niedługim czasie. Moje piąte postanowienie noworoczne to jest robić smart shopping, można tak powiedzieć, czyli kupować mniej niepotrzebnych ciuchów, pozbyć się tych, których nie używam od dłuższego czasu i zorganizować tak sobie sesję shoppingu, zakupów, tak żebym kupowała to, co mi jest potrzebne i to, co naprawdę lubię, to, co naprawdę będę nosić. Bo czasami właśnie z modą mamy tak, że kupimy tych ciuchów tak dużo, że
w końcu to nie używamy tego wszystkiego i one tam leżą i próbujemy raz je założyć, drugi raz je zakładać i tak naprawdę nam to nigdy nie wychodzi tak, jak byśmy chcieli. Więc moje postanowienie noworoczne to jest smart shopping, czyli to, co mówią wszyscy, robić sobie listę i podkreślić to, co jest najważniejsze i wykreślić co jest już kupione. Robię właśnie w tym momencie tak z wyprzedażami. Teraz są wyprzedaże i ja właśnie tak robię. Oczywiście kupiłam niektórych kciuków więcej, co myślałam, i w innych kształtach, co myślałam, ale robiłam właśnie listę i kupiłam tych rzeczy, które mi były potrzebne, bo gusta się zmieniają, motywacje, znaczy powody, do których używam swoich kciuków, się zmieniały, bo odkąd pracuję, to oczywiście mój styl się zmienił. Zmieniłam się jako kobieta, zmieniłam się jako osoba i zmieniłam też swoich obowiązków w pracy, więc oczywiście muszę inaczej też się ubierać, więc dużo rzeczy z mojej szafy po prostu na mnie już albo mi się nie podoba, albo nie jest dobra do tych rzeczy, które muszę zrobić, albo chcę zrobić, i nie wyglądam tak, jak bym chciała ostatnio, więc znowu z tym wszystkim, że chciałabym czuć się lepiej w swoim ciele, to chcę czuć się lepiej właśnie też w swoich ciuchach, więc mniej kupowanie niepotrzebnych ciuchów i więcej potrzebnych i takich basicowych, które można więcej używać. Moje szóste postanowienie noworoczne to jest spędzenie więcej czasu z rodziną, przynajmniej i ze znajomymi, z bliższymi, bo czasami mam tak, że nie wiem, czy Wy też tak macie, ale czasami są takie okresy czasu, kiedy po prostu zajmujemy się wszystkim, czyli pracą i domem i tego i tamtego, ale czasami po prostu zapominamy, że ten czas spędzony z rodziną to i ze znajomymi właśnie z tych najbliższych to jest tak naprawdę najważniejsze, i Boże Narodzenie tam tak naprawdę nam o tym przypomina co roku, więc moje postanowienie jest po prostu więcej z nimi czasu spędzić, bo w zeszłym roku jak organizowałam właśnie swojego ślubu, to pierwsze miesiące to tak naprawdę żeśmy wszystko sami robili, ja i Giuliano, i to było dobrze, bo żeśmy dużo rzeczy między nami ustalili i tak dalej, ale w pewnym momencie sobie zrozumiałam, że moja rodzina, moi przyjaciele chcieli być bardziej zaangażowani w tym, i właśnie od pewnego momentu zaczęłam właśnie się z nimi bardziej dzielić o tym wszystkim, i to sprawiło właśnie to, że wyszło wszystko tak perfekcyjnie, jak chciałam. Pierwszy raz w życiu mi się zdarza, że wszystko wychodzi tak, jak dokładnie tak, jak chciałam. Jakoś tak dziwnie to się z tym czułam. I właśnie chciałabym, żeby to się powtarzało w tym roku. Nie mam nic do zorganizowania dla siebie w tym roku, ale życie mam do zorganizowania codziennego i tak naprawdę bym chciała właśnie, żeby z nimi więcej czasu spędzić, i właśnie dlatego dzisiaj, nawet jeżeli mam strasznie dużo rzeczy do roboty tutaj w domu, mam kupę rzeczy do opracowania, kupę rzeczy do sprzątania, to przez to, że dzisiaj święto tutaj we Włoszech, to
postanowiłam nic nie robić i wychodzić i iść do kina razem z moim siostrzeńcem. On, jego drugi raz w kinie, on ma 4-latka. On na pewno się cieszy, on nawet tego filmu już oglądał, bo pierwszy raz jak był w kinie, to parę dni temu oglądał ten sam film, ale mu się tak podoba, więc na pewno spodoba mu się jeszcze raz. I ja tak naprawdę chciałam tylko z nim trochę czasu spędzić. I tyle. No, więc tak, takie moje 6 postanowienie. Spędzić więcej czasu z rodziną i z bliższymi po prostu. Postanowienie numer 7 to jest takim moim małym marzeniem na ten rok, czyli więcej podróżować. Nie to, żebym, pewnie, żebym chciała całego świata odwiedzić, to wiadomo, ale chciałabym bardziej podróżować tak niedaleko od Turynu, żeby poznawać takie miejsca niedaleko stąd i może je Wam pokazać też i po prostu poznawać okolice, miejsca, takie malutkie miejscowości, które są takie oryginalne, bardzo typyczne tutaj we Włoszech i ja tak naprawdę ich za bardzo nie znam, bo chciałabym trochę w góry jechać, bo mam tutaj ich nie daleko i więc tak, bardzo bym chciała więcej podróżować, żeby poznawać miejsce, gdzie mieszkam od urodzenia, tak trochę lepiej, trochę tak inaczej po prostu. A moje 8 postanowienie to jest zrobić tak, abym znalazła czasu na to wszystko, co lubię. Pod koniec 2015 roku udało mi się robić wiele rzeczy, o których tak naprawdę nie myślałam, że będę miała na to czasu w ogóle, na przykład na YouTube. I tak po prostu bym chciała zawsze znaleźć czas, żeby zrobić to, co lubię, czytać książkę, spędzać czas z rodziną, gdzieś pojechać właśnie, nakręcić dla Was filmik, kiedy mi się chce i tak po prostu znaleźć zawsze czas na to, co lubię i jestem pewna, że przez to będę się czuć bardziej szczęśliwa po prostu. Tak będę się cieszyć z codziennością i tymi rzeczami, które najbardziej lubię. I tak, tyle. Moje 9 postanowienie noworoczne to jest związane z pracą. Jak wiecie, ja bardzo dużo godzin pracuję, bardzo dużo pracuję w ogóle tak w swoim życiu, ale chciałabym w tym roku mniej pracować, aby pracować lepiej. Co to znaczy? Po prostu chciałabym mniej godzin pracować, nie to, że po prostu mniej być w pracy, czy po prostu mniej dostać pracy. Nie o to chodzi. Chodzi bardziej, żeby się tak lepiej zorganizować, żeby działać tak, kiedy trzeba i żeby to wszystko nie wyszło takie dłuższe przez to, że mi się nie chciało, że coś tam innego robiłam i tak dalej, więc chciałabym tak bardziej konkretnie się wziąć do pracy, bo w tym roku będę miała dużo wyzwania w pracy na pewno, bo rzeczy się trochę zmieniają u nas w agencji, ale to są zmiany, które myślę, że będą pozytywne. Nie wszystkich ich nawet znam w tym momencie, więc zobaczymy, co przywiezie nam ten rok, ale chciałabym właśnie tak pracować może nie mniej, ale lepiej. W lepiej kondycji mentalnej po prostu.
nie to, że jakieś tam lepsze warunki, bo mam dobrych warunków pracy, ale po prostu tak się zorganizować, się wziąć do tego, żeby to wszystko jakoś wyszło lepiej i żebym nie przychodziła tak do domu, że wydaje mi się, że w końcu nic nie zrobiłam dzisiaj w pracy, a przecież, że siedziałam w pracy 10 godzin, więc o to mi bardziej chodzi. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że czasami po prostu wydaje Wam się, że straciliście dnia, że straciliście pół dnia i to wszystko przez Was, nie przez innych ludzi, którzy coś nie robili i tak dalej, bo to się może zdarzyć i to jest normalne. Więc tak, po prostu chciałabym lepiej po prostu podejść do tej pracy, do tego mojego codziennego bycia w pracy, żeby to wszystko wyszło tak lepiej i żebym się dobrze z tym czuła. Moje 10, czyli ostatnie postanowienie noworoczne na rok 2016 to jest cieszyć się codziennością. Co to znaczy? Cieszyć się takimi rzeczami, małymi chwilami, które codziennie nam się zdarzają. Na przykład jak kogoś spotkamy, którego nie widzieliśmy od dłuższego czasu i tak przypadkowo, jak coś dobrze ugotujemy, jak czas z kimś spędzamy, jak dobry film oglądamy i tak dalej, to ja chcę, żeby ten rok właśnie był pełen codzienności i żeby ta codzienność była to, co mnie cieszy najbardziej w ciągu całego roku. Więc te wszystkie małe rzeczy, o których często zapominamy i które tak naprawdę nam się podobają i które tak naprawdę stworzą takie nasze życie po prostu, bo życie jest zrobione z małych, codziennych chwil. Więc tak. Tyle. Dobrze, kochani. To by było na tyle z ostatnim postanowieniem. To by było na tyle z wszystkimi postanowieniami noworocznymi. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodobała, że każdy filmik Wam się spodobał, że cała seria Wam przypadła do gustu. Ja jak zwykle się z Wami żegnam, ściskam, całuję i my się zobaczymy w następnym filmiku. Pa, pa!